Drodzy Państwo, witamy w kolejnym odcinku programu Dzień Dobry Dobra. Dzisiaj będziemy rozmawiać na bardzo wdzięczny temat. Będziemy rozmawiać o bardzo wdzięcznej dyscyplinie sportu, bo będziemy rozmawiać o pływaniu. Mam przed sobą bardzo wyjątkowych gości. Olena Nekrasowa, instruktor pływania na basenie Strefa H2O oraz Marcin Kazimierczak, prezes fundacji Safer 3, Bezpieczne Dziecko w Wodzie, która prowadzi lekcje pływania m.in. dla dzieci ze spektrum autyzmu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pływanie jest takim sportem, które obciążone jest małym ryzykiem. Tutaj ciężko się nabawić jakiejś kontuzji. Pływanie jest bardzo rekomendowane niezależnie, czy chcesz odpocząć, czy chcesz poprawić kondycję fizyczną, zredukować stres. Tak naprawdę pływanie to jest zawsze odpowiedź na tak. Marcin, twoja fundacja do tematu wody podchodzi bardzo poważnie i tak rzekłabym kompleksowo. Nie tylko prowadzicie lekcje pływania dla małych dzieci, uczycie instruktorów jak takie lekcje prowadzić, ale też uczycie o bezpieczeństwie w okolicach wody dzieci w przedszkolu. Powiedz, kiedy warto pomyśleć w ogóle o lekcjach pływania i o nauce pływania? O lekcjach pływania i o nauce pływania należy pomyśleć jak najwcześniej. Czyli tak rekomendowany wiek startu jest tak około 3 miesięcy. Oczywiście jak nie ma żadnych przeciwwskazań od lekarza. Każdy rodzic tak naprawdę powinien wiedzieć, czy dziecko od narodzin do tych 3-4 miesięcy nie miało jakichś infekcji większych. Wtedy najlepiej skonsultować to z lekarzem. Ale jeżeli nie, to od 3 miesiąca życia. Dlaczego? Dlatego, że dziecko rodzi się z około 30 refleksami. Te refleksy typu wstrzymywanie powietrza, czyli to kopnięcie takie żabie i wiele innych refleksów jest bardzo fajnie, jak się kontynuuje. W wieku 7-8 miesięcy te refleksy pomału zaczynają zanikać. Więc nauczyć dziecko 3-miesięczne nurkować, a 12-miesięcznie nurkować, to 3-miesięczne jest dużo łatwiej. Czyli na drugich, trzecich, już czwartych zajęciach takie dziecko spokojnie można zanurzać, co tak naprawdę jest takim pierwszym podstawowym krokiem w nauce pływania, gdzie poznanie tego podwodnego świata powoduje, że dzieci się rozluźniają, nie boją. Wtedy łatwo uczyć dzieci takie elementów samoratownictwa, czyli kładzenia się na pleckach i takie inne historie. Ale nigdy nie jest za późno. Mamy teraz coraz więcej dorosłych, którzy przychodzą do nas na lekcje pływania, gdzie na przykład mamy obserwują swoje pociechy 4-5-letnie i stwierdzają po zajęciach, że to dziecko pływa, moje dziecko zaczyna pływać lepiej ode mnie, ja nie potrafię tego robić. Czy pan uczy też dorosłych? Tak, uczymy dorosłych. Najstarsza moja studentka miała 97 lat, jak zaczęła doskonalić pływanie, bo już troszkę pływała, więc tutaj akurat tej bariery wiekowej nie ma. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że pływanie jest emeryturą biegaczy. Czyli tak jak już powiedziałaś, że odciążenie stawów, cukrzyca, wszelkie tak naprawdę dolegliwości są zalecane, żeby tą, wiadomo, że to już nie są jakieś ciężkie, kondycyjne pływania, ale jest to bardzo wskazane w każdym biegu. Olena, mam pytanie, bo ty w strefie H2O pracujesz głównie z dziećmi i na pewno wiele naszych widzów zastanawia się, jak wygląda w ogóle taki pierwszy kontakt dziecka na takiej lekcji z wodą? Jak wyglądają pierwsze zajęcia? To dla takich dzieci mniejszych, od 3 miesięcy do 3 lat, zajęcia wyglądają tak, że dziecko wchodzi do wody z rodzicem i jest grupa do 8 osób, jest instruktor, który pokazuje ćwiczenia. Są też zabawy, dużo polewań, takie oswojenie z wodą. A dzieci starsze, takie od 3 lat w górę, no to już albo indywidualnie z instruktorem, albo w takich mniejszych grupkach dwuosobowych, albo 3. Czy instruktor pływania ma jakieś wyzwania w pracy z małymi dziećmi? No na pewno tutaj ważne jest podejście indywidualne do każdego dziecka. No i najważniejsze jest sprawić, aby dziecko z uśmiechem przychodziło na zajęcia. No i żeby po prostu polubiło pływanie. Jeszcze mam pytanie, czy zajęcia dla dzieci, takich powiedzmy starszych, nie niemowląt, a dla dorosłych różnią się czymś w swoim wyglądzie, w ćwiczeniach czy w długości powiedzmy zajęć? Ogólnie program nauki pływania jest taki sam dla dzieci i dla dorosłych. Mniejsze dzieci po prostu mają krótszą lekcję, przeważnie pół godziny. A dla dorosłych to tak 45 minut. No i dla dzieci też więcej zabaw wprowadzamy.
a dla dorosłych tutaj jest, jakbym jeszcze mógł uzupełnić, tutaj jest, tak naprawdę to jest tak jak z budową domu. Jak chcemy zbudować dom, musimy zacząć od fundamentu. Czy to u małego dziecka 4-miesięcznego, czy to u 40-letniej kobiety, ten fundament musi być zbudowany. Czyli nurkowanie, równowaga w wodzie, pewne takie elementy muszą być zachowane, więc tutaj wiadomo, że potem u dorosłego troszeczkę te zajęcia wyglądają inaczej, przez to, że jest więcej takich rzeczy technicznych, szybciej można wprowadzać, ale te początki, te pierwsze, czyli oswojenie z wodą i takie podstawowe zręczności, to każdy musi przejść. Do tej pory podczas naszej rozmowy powiedzieliście zgodnie, że pływać może każdy, ale u Ciebie, Marcin, w Twojej fundacji mówicie wprost, że pływać powinny też dzieci ze spektrum autyzmu, ponieważ przynosi to bardzo dużo terapeutycznych, ma to dużo terapeutycznych wskazań i przynosi dużo dobrego dla tych dzieci. Mógłbyś troszeczkę rozwinąć temat? Tak, pracujemy już z dziećmi z autyzmem, ze spektrum autyzmu od wielu lat i przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa jest to bardzo ważne, dlatego że często dzieci ze spektrum autyzmu, one potrafią wejść do wody nie znając zagrożenia. Także te takie elementy samoratownictwa u tych dzieci, to nakładamy największy nacisk na to od samego początku. Ale w naszej fundacji my nie rozdzielamy dzieci. W ogóle tak naprawdę my nie traktujemy dzieci z autyzmem jako dzieci chore. Ja na przykład nie lubię, jak ktoś mówi, że to są chore dzieci. Ja uważam, że to nie jest, tak jak w Ameryce się mówi, że to nie jest disability, tylko to jest different ability. Czyli te dzieci mają dużo zdolności, to są fajne dzieci, które tak naprawdę mają swoje uczucia, troszeczkę inaczej się komunikują z nami, ale my ich nie traktujemy wcale inaczej. Czyli tak naprawdę one idą programem. To pływanie, to czas tego nauki pływania jest troszeczkę dłuższy, jest troszeczkę wydłużony. Czasami zajmuje nam to, co z dzieckiem typowym zajmuje nam 2 lekcje, tutaj nam zajmie 3 miesiące, żeby coś zrobić. Ale jak już się to osiągnie, to jest takie wielkie zadowolenie i te dzieci normalnie idą programem nauki pływania, nawet takie dość ciężkie spektrum, gdzie nie mamy jakiejś takiej werbalnej komunikacji, gdzie dzieci często są agresywne, gdzie potrafią szczypać, kopać. Tutaj u nas nie ma taryfy ulgowej, czyli to nie jest tak, że my wchodzimy i tylko moczymy się z nimi, patrzymy, żeby 30 minut minęło i dziecko skończyło zajęcia. Tutaj tak naprawdę to ten proces tej nauki pływania jest zachowany w 100%, tak jak u typowych dzieci. Wspomniałeś o swoim doświadczeniu w Ameryce, bo tak naprawdę wiedzę i doświadczenie czerpiesz gdzieś tam z amerykańskich działań Fundacji Safer, bo ona tam na dobrą sprawę powstała. Ale powiedz, bo jeszcze mam pytanie. W 2019 roku zorganizowałeś konferencję Pływaj z autyzmem, którą skierowałeś do instruktorów, właścicieli basenów, tak na dobrą sprawę przekonując ich do tego, że warto uczyć dzieci z autyzmem pływania. Wiem, że masz plan zorganizować też drugą edycję tej konferencji. Powiedz, czy jest to potrzebne w Polsce, żeby faktycznie przekonywać ludzi do tego, że uczmy te dzieci z autyzmem pływania, bo to nie jest nic strasznego. Ja myślę, że jest to bardzo ważny temat i przede wszystkim takim głównym założeniem tej konferencji było tak, żeby wyciągnąć z szafy, ja to tak nazywałem, wyciągnąć z szafy, bo jest bardzo wielu ludzi, którzy mają dzieci na spektrum, którzy po prostu z różnych względów czasami się wstydzą, czasami słyszą jakieś różne opinie i oni gdzieś tam się pozamykali, robią tylko tyle, co potrzeba i gdzieś tam się pozamykali, a my chcemy tak naprawdę, żeby coraz więcej instruktorów pracowało z dziećmi ze spektrum i żeby tego było coraz więcej, a jak wiadomo, tych dzieci w ostatnich latach przybywa, a tak naprawdę one uwielbiają wodę. Często jest tak, że zajmuje nam 2-3, czasami do 4 zajęć, gdzie dziecko nie chce wejść do wody z tego względu, że krzyczy, płacze, nie chce wejść, a potem nie chce wyjść. Czyli jak już wejdzie do wody, jak już się przełamie, to one uwielbiają wodę i tak naprawdę to była taka główne takie założenie naszej fundacji. Tak jak wspomniałaś, planujemy zorganizować drugą edycję. Najprawdopodobniej będzie w Warszawie, gdzie chcemy jeszcze więcej ludzi, żeby ta komunikacja z Europą była troszkę łatwiejsza ze względów logistycznych. Wiadomo, tam jest lotnisko większe, gdzie może więcej ludzi przylecieć i myślę, że to będzie... Jeszcze nam powiedz, gdzie widzowie mogą poczytać o Twojej fundacji i o nadchodzącej konferencji.
Dużo mogą poczytać na naszej stronie internetowej, także na Facebooku. Tam umieszczamy takie bieżące informacje odnośnie nadchodzącej konferencji, odnośnie różnych innych projektów, które robimy i będziemy w przyszłości robić. Wiadomo, że teraz troszkę ten okres pandemiczny nas zwolnił w tych działaniach, dlatego że wiele rzeczy było wstrzymanych, ale to wcale nie zniechęciło nas i myślę, że teraz już wracamy z jeszcze większą siłą. To trzymam za Was kciuki. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Olena Nekrasowa, instruktor pływania na basenie Strefa H2O i Marcin Kazimierczak, prezes Fundacji Safer 3. A Was, drodzy widzowie, również zachęcam do tego, żeby nauczyć się lub doskonalić swoje umiejętności pływania. To był kolejny odcinek programu Dzień Dobry Dobra. Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami.